Ej, zdradzić ci coś? Tylko nikomu nic nie mów, okej? Podobno Gragi wrócił. Tak, to prawda, Gragi wrócił. Przepraszam was, że tyle mnie nie było, ale przez ostatnie kilka tygodni byłem chory. Jednak mam dla was coś specjalnego. Dzięki uprzejmości Sony Music Polska w imieniu Heavy Metal Pages miałem okazję przesłuchać najnowszą płytę Ozzy'ego Osbourne'a Ordinaryman. To niewiarygodne, ale minęło już 50 lat, odkąd powstał metal. Każdy z nas wie, że to zasługa Black Sabbath, tworzonego m.in. przez Tony'ego Iommiego i Ozzy'ego Osbourne'a. Ten drugi właśnie dzisiaj wydał 12 album solowy, pierwszy od 10 lat i prawdopodobnie ostatni w jego karierze. Muzyk od dłuższego czasu ma problemy ze zdrowiem na tyle poważne, że już regularnie odwołuje zaplanowane koncerty. Dlatego w najnowszych tekstach nie ukrywa, że Ordinaryman to pożegnanie. Aczkolwiek kilkukrotnie próbuje wyjść poza schemat i napisać np. o kanibalizmie, lecz skutki są żenujące. Album składa się z 11 kompozycji, z czego 10 jest premierowych, ponieważ Take What You Want zostało wcześniej zaprezentowane przez Posta Malone'a. The winner is... Me. No. Nie dziwię się, że Ozzy umieścił ten kawałek na swojej płycie, ponieważ to właśnie dzięki niemu zawdzięczamy to, że Brytyjczyk zdecydował się nagrać jeszcze jeden krążek. Chociaż jest to dobry utwór, szkoda, że został umieszczony w niezmienionej formie. Miałem szczerą nadzieję, że doczekamy się alternatywnej wersji z większą ilością wokali Ozzy'ego, lecz tak się nie stało. Z kolei poziom reszty piosenek jest dość nierówny, co było do przewidzenia ze względu na fakt, że materiał powstał zaledwie w tydzień. Jasne, nie należało się spodziewać hitów na miarę Bark at the Moon czy Crazy Train, ale można było oczekiwać, że po tylu latach Ozzy da z siebie 110% i dopracuje do perfekcji wybrane pomysły. Tymczasem te najciekawsze są co najwyżej dobre, a gdyby poświęcono im trochę więcej czasu, mogłyby być świetne. Słychać to na przykład w energicznym Scary Little Green Man, który jest najjaśniejszym punktem strony B tego wydawnictwa. Jednak trochę kuje w uszy podobna linia melodyczna zwrotek do tytułowego singla. Ten z kolei jest inspirowany November Rain, co podkreśla gościnna solówka Slash'a. Natomiast we wcześniej wspomnianym utworze Tom Morello zarejestrował raptem kilka dźwięków efektułami, które można uznać za element tła, a to w moim odczuciu jest ogromnym zmarnowaniem jego potencjału. Dlatego to głównie pierwsze 5 piosenek powinny zadowolić najbardziej zniecierpliwionych fanów. Natomiast kolejne to w znakomitej większości wypełniacze warte maksymalnie jednego przesłuchania. Jednak największym problemem jest fatalna produkcja autorstwa Andrew Watta. Odpowiada on także za współtworzenie piosenek i nagranie gitarowych partii, w których próbował uchwycić sabatowskiego ducha. W riffach to się w miarę udało, lecz jeżeli mówimy o solowych popisach, są co najwyżej poprawne. Krótko mówiąc, pasują do tej równie generycznej muzyki. Współpracę z Wattem Duff McKagan podsumował krótkim zdaniem. Andrew was on fire. Rozumiem, że miało to brzmieć pozytywnie, ale po wysłuchaniu co zrobił z tą płytą, mam wrażenie, że przy produkcji faktycznie Amerykaninowi wszystko się paliło i waliło. I właśnie dlatego wszystkie gałki zostały ustawione na maksymalny poziom, przez co Ordinaryman jest mocno przesterowany, a to jest gorsze od użytego w sporych ilościach autotuna. Niestety, ale nie potrafię znaleźć innego wytłumaczenia dla powstałej wojny głośności. Podsumowując, Brytyjczyk wydał bardzo przeciętny materiał i po jego wysłuchaniu rozumiem, dlaczego nie chciał poświęcić kilku lat na współtworzenie kolejnej płyty Black Sabbath. Jednak w takim przypadku należy zadać pytanie, czy nie lepiej byłoby uznać dyskografię za zamkniętą po nagraniu 10 lat temu przyzwoitego Scream? Myślę, że mojej odpowiedzi możecie się domyślić.